Witajcie. Są na tym kanale króciutkie filmy pokazujące Kościół Świętego Jana Bożego w Warszawie, jak i teren w pobliżu tego kościoła. A dzisiaj kilka słów o samym Kościele Świętego Jana Bożego w Warszawie. Jest to kościół rektorski, czyli nie jest to kościół parafialny, zakonu szpitalnego Ojców Bonifratrów, znajdujący się, to dla chętnych, przy ulicy Bonifraterskiej 12 w Warszawie, na terenie dzisiejszego Muranowa. Bogusław Leszczyński w 1650 roku w swoim miasteczku dziedzicznym Leszno pod Warszawą wtedy ufundował kościół i klasztor Bonifratellum, jak wtedy nazywano Bonifratrów. Pierwszym przeorem klasztoru był Neapolitańczyk, popularny wówczas w Warszawie chirurg. Fundacja była bardzo skromna, a miejsce wtedy zbyt oddalone od centrum stolicy. Natomiast Bonifratrów wsparli bracia Tobiasz Morszczyn, łowczy Wielkiej Koronny, i Jan Andrzej Morszczyn, referendarz. Budowę kościoła i klasztoru ukończono w 1673 roku. Natomiast król August II Mocny w 1713 roku zakupił pałac Morszczyna na swoją rezydencję i zaczął przyłączać do niego sąsiadujące tereny, także teren klasztoru i kościoła Bonifratrów. W związku z tym przeznaczył 12 tysięcy talarów bitych na budowę nowego kościoła na miejscu, w którym klasztor znajduje się obecnie. Prace rozpoczęto wówczas w 1728 roku, a kilka lat później biskup poznański Jan Tarło poświęcił kościół i klasztor. Kiedy budowano kościół, postawiono także budynek szpitalny. Początkowo było w nim zaledwie 8 łóżek i dopiero w 1760 roku książę August Czartoryski, wojewoda ruski, wybudował nową salę chorych na 34 łóżka i kilka pomieszczeń pomocniczych. Początkowo bracia zakonni, w tym prowincjał i przeor, nie byli kapłanami, a tylko zakrystianin i kapelan sprawowali posługę kapłańską. Z czasem bracia Miłosierdzia zainteresowali się też medycyną. Były prowincjał zakonu w Polsce na przykład otrzymał doktorat medycyny w Zamościu. W czasie zaborów Bonifratrzy byli represjonowani przez władze carskie za pomoc powstańcom z 1831 i z 1863 roku. Podczas powstania warszawskiego kościół, szpital i budynki przyklasztorne stanowiły istotne punkty powstańczego oporu. Były bronione przez żołnierzy batalionów Zośka, Parasol i Czata 49 do 25 sierpnia 1944 roku. Budynki bardzo ucierpiały podczas tych walk. W pobliżu tego kościoła zginął częstochowski nauczyciel, będący zastępcą Stanisława Broniewskiego, pseudonim Orsza, czyli Eugeniusz Stasiecki, pseudonim Piotr Pomian. To taka historyczna ciekawostka częstochowska. Budynki bardzo ucierpiały podczas walk w czasie powstania warszawskiego, oczywiście. Kościół został odbudowany po wojnie. Pominięto jednak rekonstrukcję szpitala. We wnętrzach kościoła nie ma prawie jednak żadnych zabytków. Znajduje się w nim jedynie obraz świętego Andrzeja z XVII wieku w ołtarzu bocznym i Najświętszej Maryi Panny w ołtarzu wielkim. Są też także tablice pamiątkowe, niektóre z nich poświęcone pamięci Armii Krajowej, która tam walczyła. Kościół w latach 1976-2013 był siedzibą nieistniejącej dzisiaj parafii pod wezwaniem świętego Jana Bożego i świętego Andrzeja Apostoła. I jeśli kiedyś będziecie w Warszawie, to zajrzyjcie do tego kościoła tak, żeby po prostu zobaczyć, a jeżeli jesteście wierzący, to nawet się pomodlić. Ale tak myślę, że warto zobaczyć ten niewielki kościółek. I do zobaczenia wkrótce.